Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam was bardzo serdecznie, a na moich kolanach dzisiaj instrument, na który czekałem już bardzo dawno, a jest to wariacja na temat Telecastera w wykonaniu Ibaneza z domieszką gitar serii AZ, czyli model AZS2209H w wykończeniu niebieskim metalicznym. Gitara ciężka, ponieważ wykonana jest, jeżeli chodzi o korpus, z jesionu. Genialnie wybrzmiewająca już na sucho, bo nie miałem jeszcze okazji jej podłączyć, ale za niedługo to się zmieni. I powiem wam, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Gryf, jak to gryf w AZ-ach. Dokładnie taki sam jest to AZ Oval C. Taki dość gruby, potężny gryf z klonu prażonego czy pieczonego, jak wolicie, z naklejoną podstrunicą, również z klonu pieczonego, na którą nabito 22 stalowe progi Jumbo, idealnie wykończone. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, jest to już gitara naprawdę w klasie butikowych instrumentów. Jeżeli chodzi o korpus, jak wspomniałem wcześniej, jest jesionowy, polakierowany na wysoki połysk w odcieniu metalicznym, takim niebieskim. Bardzo dobre połączenie gryfu z korpusem, również zaczerpnięte z modelu AZ. Tak naprawdę to moim zdaniem jest to, jeżeli chodzi o kształt AZ, tylko bez tego wycięcia tutaj drugiego rogu, bardziej w stronę tele. Ale są tu zmiany. Mamy dwa przetworniki Seymour Duncan specjalnie skonstruowane do tej konstrukcji. Pod mostem jest to przetwornik, który zwie się Magic Touch, a tutaj mamy Alnico 2 Pro. Trójpozycyjny przełącznik, dodatkowo switch, który zmienia nam jakby voicing tych przetworników, potencjometr głośności, potencjometr tonów. O gryfie już wspominałem. Dodam tylko, że jest tu taka płytka, która jest w odcieniu złotego, a z góry ona jest przezroczysta. Bardzo fajnie to wygląda. Zawodowe, profesjonalne, blokowane klucze Gotoha. Tutaj nie da się do niczego przyczepić. Gitara jest z twardym case'em. Posłuchajmy, jak ona brzmi. A o, jeszcze ciekawostka, mostek. Mostek w tej gitarze to również konstrukcja specjalnie stworzona do tej konkretnej gitary. Jak widzicie, jest tu tylko kawałek wycinka, nie jest to cała konstrukcja jak w Telecasterach, ale kawałek wycinek taki metalowy z przetwornikiem i taki malutki mosteczek, malutki, wąziutki bardziej, który posiada trzy siodła, na których osadzone są po dwie struny. Wszystko jest pięknie dopracowane, wygląda wzorowo. Są specjalnie ustawione kąty, kiedy będziemy wkręcać tutaj, ustawiać menzurę, wkręcać te śruby, żeby trzymały nam bez względu na to, że mamy po dwie struny, żeby tą menzurę, tą stabilność stroju nam trzymały. Na górnej krawędzi jeszcze podstrunicy dodam, że są fluorescencyjne markery, a na zewnętrznej czarne kropki. Gitara dla zawodowców, którzy chcą mieć bardzo uniwersalny instrument od fusion przez bluesa po każdą inną stylistykę. Pozdrawiam was serdecznie, link do tej gitary macie pod spodem. Ja się z wami żegnam i posłuchajmy, jak brzmi ten wybitnie fachowy instrument. Trzymajcie się, cześć!
I'm gonna go to the bathroom.